apocalypse. Whoa, I'm waking. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 3, jestem ja, jest Chrząszczu, jest Bezi, jest cała ekipa na rejonie i na zamku wszyscy, którzy czekają na to, abym oddał ostatni z pucharków wszystkim cwaniaczkom, bo jak się okazuje, jednego pucharka, tego, którego nie mógłbym podnieść, się okazuje, że kurczę, coś tam ten, gdzie jest do Innosa, Innos, gdzie ty się chowasz, tu jesteś cwaniaku, się okazuje, że kurczę, ten ostatni puchar, który tam był zbagowany, że ja go w koniec końców nie podniosłem i kurczę, on tam kisi się, a powinien być w rączkach jakiegoś paladyna jeszcze. Więc Innosie, przestań trollować. O Jezu, giereczko, co to za jakieś szaleńcze przycinki są, proszę przestać. Oczywiście gra się jeszcze wczytuje, także wybaczcie za te małe problemy. No i co tu, pucharku, jesteś, kurczę, tutaj ten, ty. O, udało mi się go zebrać, mimo że nie było pokazane w ogóle ten. Ale mnie gierka troluje, ty. Dobra, a kto nie dostał jeszcze swojego pucharka magicznego, super błogosławionego? U kogo mnie jeszcze nie było? Szybko wejdę tutaj na moją super turbo listę, której mam nadzieję, że jeszcze nie zamknąłem w zakładkach na przeglądarce w telefonie. I zaraz będziemy wiedzieli, kurczę. Gothic 3, kurczę, lista pucharów. Gothic 3. Zaraz znajdę sobie tutaj, pozwólcie, szybko wygoogluję. Okej, cwaniaczki, już chyba wiem. Albo to będzie Karlen, albo to będzie Cruz. I teraz nie wiem za bardzo, który to cwaniaczek będzie, bo wydaje mi się, że u tych dwóch mogło mnie jeszcze nie być. No ale został ostatni pucharek, zresztą rzućmy okiem, czy na pewno wszystkie pucharki już zebrane tutaj. Tak jest, nie widzę żadnego nowego pucharka, nie wyrosło nic tutaj, więc możemy lecieć. Pierwszy nasz przystanek będzie okolice Nemory. To był ten ziomek, który chyba pomagał nam w walce z... Gdzie ta Nemorka piękna? Tutaj, tu jest. Drzewo wielkie. Ten ziomek, który pomagał nam chyba walczyć gdzieś tam przy właśnie Nemorze. Znaczy nie wiem, czy z nim było jakieś zadanie, tam jakiś namiot czy coś, żeśmy rabowali, nie pamiętam, ty. Czy chyba, że... A nie, czekaj, czy ja go nie odprowadziłem do Nemory, bo tutaj było, że dla Nemory przydałby nam się taki wojownik? Czy był tutaj ten cwaniaczek jakiś? Finlay, Karlen, nie pamiętam, ty, ale był taki ziomuś. Pamiętacie na pewno go? Skończymy zobaczyć, czy on siedzi w tym obozowisku. Jeśli nie siedzi w tym obozowisku, to znaczy, że ostatni siedzi na pustyni ziomuś. No i kurczę, tak bym stawiał, że to ten na pustyni typiasz jeszcze nie dostał pucharka swojego. Gdzieś tu w okolicy powinien być obóz tego gościa, do którego mamy się udać. Przy okazji zbierzemy sobie jakieś pierdoły. Nic tu ciekawego chyba już nie będzie w sumie, więc no, tak pozbierać możemy. No, ale wydaje mi się, że możliwe, że to będzie właśnie ten ziomuś tam gdzieś na pustyni bardziej, bo chyba u tamtego nie byliśmy. Tak na 90% nie byłem. A co to za te? Nie, to zwykłe jelonki. Już się bałem, że to są te jelonki questowe jakieś. Gdzie ten gość miał ten swój obóz? Jak będzie jakieś tu ognicho w okolicy, to właśnie tu? Nie pamiętam konkretnie, chyba możliwe, że to było gdzieś tam. Możliwe, że to było gdzieś tam. Ja trochę zwiększyłem ten zasięg widzenia, więc powinno mi być łatwiej trochę znaleźć. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Nie, no kurde, ty. Już zaraz znajdziemy to obozowisko. Tutaj jest ta chatka, tutaj była chatka z tymi wrednymi szratami, które mnie tak wkurzały tutaj na rejonie. Jak ja wtrafiłem tego gościa? Ale wydaje mi się, że to nie będzie ten gościu. Wydaje mi się, że to ten na pustyni typiasz. Także po prostu wiecie, będzie szybciej, jak sobie sprawdzę jednego, drugiego. I będziemy... O! Coś mnie chce bić! I będziemy wiedzieli, co się dzieje. Siema zęba! Czy tu jeszcze coś przeżyło? No way, ty! Jakim cudem? Nie, to ty grosowałeś tutaj na ścieżce. No ciekawa rzecz, bo wydawało mi się, że wszystkie zębacze ze ścieżki już wysiekałem. No i ten ziomuś, gdzie on miał to obozowisko? No powinien ewidentnie być tu jakieś ognicho, powinno się jarać, jeśli tu był jakiś człowiek. I jego małe obozowisko też, ale no zaraz zobaczymy, tu są te jelonki. A co za kuferek tutaj sobie w środku pola stoi? Pewnie już obrabowany dawno przeze mnie. Ta, metalowy kufer zwyczajny, aj szkoda. Wydaje mi się, że gościu mieszkał tutaj na górce. Jeśli nie mieszkał na górce, to znaczy, że nie pamiętam, gdzie mieszkał. No i co? No i po prostu, ale wydaje mi się, że już chłop dostał puchar. No niemożliwe, żebym nie oddał dwóch pucharów, jak tylko jeden do oddania jest, no halo. Czyli któryś z tych ziomków musiał dostać, a wydaje mi się, że ten dostał, a nie dostał ten na pustyni. I po prostu prosta sprawa, szybka matematyka. Także ja zbieram ziele pancerza i polecimy do tego ziomeczka na pustyni, pokażę wam, gdzie on siedzi. Nie wiem, gdzie jest ten ziomek tutaj. Mi się wydaje, że my stąd go zabraliśmy i ja go już spotkałem i ja mu ten puchar już oddałem. Także polecimy, zaraz wam powiem do kogo, polecimy sobie do Cruza. Znajduje się w okolicach Morasul, niedaleko ruin pomiędzy Morasul a Ben Eraj. Także Cruz, nadciągam do ciebie, o, i zaraz będziemy.
To się teleportuje do Morasul, z tego co gierka mi tu podpowiada, więc szybko do Morasul. Morasul, tu jest ta chatka. No i skoczymy do Cruza, zobaczymy co ma do powiedzenia na ten temat i czy to będzie ostatni z paladynów już tutaj, no, ugłaskany i pełny sił do walki z Beliorem. Także lecę do Cruziątka mojego i widzimy się za chwilkę. Okej, moi drodzy, Bezi trapi się po tyłku, a my już jesteśmy na miejscu i to było tutaj chyba z Yusufem, gościu, co siedział, tak? Siema, jest Yusuf i jest Kruzik. I Kruzik. Ha, trafiłem! No siema! Przybyłem, aby przywrócić. Kurde, trochę mi to zajęło, ale chwała Inosowi. Są jeszcze na tym świecie uczciwi ludzie. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Puchar i doświadczenie. Odgrywasz kluczową rolę w tej szalonej wojnie. Teraz no jestem tego pewien. Uważaj na siebie. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc, tak jak ty mi pomogłeś. Jeśli chcesz, będę twoim towarzyszem. Dobrze wiedzieć. Nie potrzebuję twojej pomocy i co? I to był ostatni pucharek? No na to wychodzi chyba, ty. No, tak się zastanawiam, bo w sumie nie dostałem tutaj jakiejś aktualizacji o tym, że zrobiłem to zadanko. W ogóle tutaj jest to zadanie gdzieś? Kamienie teleportacyjne. Splądruj, ukaż człowieka. Tak patrzę, czy gdzieś. Zabij Zubena, no oczywiście. Piąta świątynia w ogóle. A, to ten. Cały czas się zastanawiam z tym zadaniem. Oczywiście tu jest dużo, jak widzicie, takich rzeczy, które można by było... które by można było sobie jeszcze wykonać, bo są dosyć łatwe. I z tym Yusufem tutaj też była jakaś imba w ogóle. Mam cię zabić, wiesz o tym? Mam cię zabić. Cholera! Spokojnie, przyjacielu! Nie rób tego! Z pewnością mogę być dla ciebie przydatny. Okej, okay, przyjąłem zlecenie, zabicie i je wykonam. Co ja mam teraz z tobą zrobić? I co ja mam teraz z tobą zrobić? Powiedz tym z Morasul, że uciekłem. Nikogo nie obchodzi, stary Yusuf. Zniknę, niczym woda w piasku. Nigdy już o mnie nie usłyszysz. Zastanowię się nad tym. Okej, okay, jak widzicie, Yusuf znika, zadanie. Przyjąłem zlecenie na zabicie cię i je wykonam. Mógłbym wykonać rzeczywiście, ale trochę by był to przypał. Nie chcę tutaj, wiecie, zabijać go. Znaczy, gościu odwalił lipę okrutną, nie? To nie ma co ukrywać, ale... Czy ja chcę go zabijać? No kurczę, jestem po stronie Innosa, więc zabijanie takich niewinnych, takich ludzi po prostu od tak za złoto, jakby to się nie godzi trochę. No i co? Ja już tutaj zastanawiam się cały czas z tym jednym ziomkiem, gdzie on był. Ten Karlen ma obóz w okolicach Nemory. Kurczę, ten Karlen chodzi mi po głowie, ale wydaje mi się, że już go znalazłem. Wiecie co? No mogę skoczyć jeszcze do tej Nemory na szybko, tepnę się i zobaczymy, czy... Zobaczymy, czy on rzeczywiście gdzieś, czy ja już go zmacałem, czy nie. Także jeszcze na sekundkę dosłownie. Za sekundkę się widzimy, zobaczymy, gdzie gościu jest. Ja go poszukam tam w okolicy i dam wam znać, gdzie go w końcu znalazłem. Także lecę pędzel szukać i widzimy się za chwilunię. Okej, moi drodzy, Karlen siedzi tutaj w Nemorze. Nie musiałem za bardzo wybiegać, bo jeszcze raz stwierdziłem, że wejdę tu do środka i przebadam, który jest który. Czyli Karlen to był ten i on dostał oczywiście pucharek, także na początku odcinka niepotrzebnie go szukałem. Ajajaj, no i się namęczyłem. No i kurczę, tak wydaje mi się, że żeśmy już wszystkich obskoczyli, że 12 pucharów zostało oddanych. No skoro nie mam w ekwipunku żadnego już pucharka i już żaden nie stoi tam na piedestale, no to znaczy, że już wszystko zrobione. No tak musi być, tak musi być. Mamy berło cienia oczywiście. Pozdrowienia z więzienia i wiecie co zrobimy? Kurczę, wiecie co zrobimy? Ja wiem jaki mam plan na dzisiejszy odcinek, tylko muszę wejść w ekwipunek, muszę wejść jeszcze tutaj i lecimy do Morasul, bo z Morasul dostaniemy się w pewne miejsce, które trzeba dzisiaj w końcu zrobić, także szybkie teleportation i zaraz lecimy dalej, tylko sobie jeszcze jakiegoś save'ika strzelimy. Skoro gra zapisana, to możemy pędzić, a pędzimy, moi drodzy, w stronę Isztar, no kurde, najwyższa pora w końcu odwiedzić Zubena, bydlaka, śmierdziela. Przecież już jesteśmy takimi koksami. Już wszystko tu ogarnięte. No w ogóle 22 punkty nauki mam cały czas. Czy ja coś mogę się nauczyć z 22 punktami nauki? Jakbym się zatruwania u kogoś nauczył, to by było całkiem fajne. Bo byśmy sobie jeszcze wykoksili nasze dwie kosy na maksymalny po prostu level rozpierduchy. Tylko nie pamiętam, kto uczy zatruwania. Jest parę chyba osób, które uczą. Wiadomo, musi to być asasyn. No jak widzicie, asasyni mnie nie biją, także tutaj to też w spoczko. No jak zabiję Zubena, to może się trochę zmienić, ale zobaczymy. No a co u Zubena jeszcze jest ważne tam na miejscu? To oczywiście ciężkie skrzynie. Powinny być w Isztar dwie ciężkie skrzynie, z tego co kojarzę. I to też przybliży nas do pełnego sukcesu, czyli zebrania wszystkich ciężkich skrzynek. Zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda.
Na razie jestem dobrej myśli, także popędzimy do Zubena, odwiedzimy chłopa, zobaczymy, co tam ma do powiedzenia. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie nagrywa, bo kurczę, taki odcina z Let's Go, no kurde, do Isztar, tam na chyba horyzoncie już widać miasteczko. No i przebiegniemy się tutaj, możemy też po ruinach, może jeszcze jakiś przeciwnik wpadnie, chociaż już tutaj wyciąłem chyba wszystko, co się rusza. Oczywiście tam w okolicach Isztar już byliśmy, no nie dostaniemy się do środka ze względu na zbyt niską reputację u asasynów. Mogę wam zresztą pokazać tutaj asasyni, 28 mam tylko, więc nie ma szans, żebym jakkolwiek się dostał. No pomogłem koczownikom, więc to też wyklucza troszeczkę. Bym musiał zabić magów wody i rozwalić koczowników wszystkich, żeby to ogarnąć, więc wydaje mi się, że lepszą opcją będzie po prostu sobie tutaj, wiecie, będzie lepszą opcją po prostu wjechać tam na rejon, zrobić rozpierduchę i Eldrado. W ogóle co za pełzaczy ty, kurde, ja już tu orków biję, wszystko klepę, mam miliard po prostu siły, mam najlepsze kosy w grze, a pełzacz piaskowy i tak potrafi, kurde, wkurzyć. Są niezniszczalne, kurde, ten stwór, co się dzieje? Nie no, oczywiście, teraz taki pełzacz, no to wiecie, no tak jakbym lał, kurcze, ścierwojada pod koniec Gothica 2, no. Jak wiecie, jak już laliście się ze smokami, biliście wszystko, co się da i rusza, no to kurde, te przeciwnicy to muszą ginąć. Ja chciałem sobie jeszcze, wiecie, zawsze jakiś dodatkowy expik, nie żeby jakieś power gamerstwo tutaj było uprawiane mocno z mojej strony, tylko po prostu chciałbym jeszcze troszeczkę, kurczę, dużo jest tych tutaj pełzaczy, chciałbym się z nimi zabawić, tylko wypił sobie, no nie wypiję sobie miksturki, dopóki nie zabiję tego jednego, to zresztą będzie ciężko, także szybko tego bym dziabnął. Możemy sobie poczyścić, no wiecie, też się nigdzie nie spieszymy, też na chillku, powolutku i do przodu, bo w sumie przecież no nigdzie nam się nie spieszy. Tylko z tymi ciężkimi skrzyniami oczywiście, że chciałbym... O, i tu nawet widzę, że jest jakiś grobowczyk, który odwiedzę i te octy śmieszne są. Rosną sobie tutaj królewskie octy, za chwilę je też zbierzemy, chociaż nie wiem, co się z nich robi. One chyba są potrzebne do jakiejś mikstury przemiany, coś mi się tak wydaje. Pewnie jakiegoś pełzacza piaskowego, a propos, jak już klepę, to pewnie tak. No, chodź do ścianki, bo będę się z tobą męczył strasznie długo, jak cię nie wepchnę gdzieś. Dawaj, kurde, gościu, spadaj z rowerka, szybciutka akcja, bo tam Zuben już się grzeje, chłopak ze swoimi, kurcze, ziomeczkami. Musimy szybko tam wskoczyć i ochłodzić atmosferę trochę. Nie, no panie, ja nie mogę się z tobą bić. No ty, ja cię walnę. O, ty jeszcze jakiś cwaniak. A skąd ty się wziąłeś? A skąd się wziął ten pan Peł, zaczął ubóstwaniaczek? Kurczę, dobrze. Mógłbym zaostrzyć sobie, jak byłem w Morasul ten bełciki, bo mam jeszcze chyba parę. Ale to już trudno. Dobra, świetnie. Łykamy sobie miksturkę. Czy tu w tej wieży coś jest? No, muszę was rozczarować. Nic tu nie ma. Po prostu krzaczur. Jeden wielki. Ale tutaj, proszę bardzo, te octy są. Dzień dobry, królewski ocet razy dwa. Tu jeszcze roślinka many oraz zioł many i leczniczej many i, kurczę, ten grobik pod drzewkiem. Ciekawe, co tu będzie, bo w sumie nie wykopywałem tego. Mikstura many, 24 wybuchowe strzały. Oh, shit, man. Ty, 24 wybuchowe strzały to jest naprawdę dobry drops. Muszę przyznać, że elegancko ty. Także gdybym walczył z łuku, to jak najbardziej ich bym używał. No i co tam cwaniaki w ogóle u was? Jak tam wam leci dzionek? Dzisiaj jest piątunio, no kurde, jest piątunio, jest impreza. Ja oczywiście to nagrywam w czwartek, także tak wiecie, na wyrost się już cieszę, ale już piątek, moi drodzy, weekendu. Początek, także standardowo, jak na weekend, zadaję pytanie, jakie plany cwaniaki macie na weekend? Mam nadzieję, że niektórzy z was postanowią ten weekend nadrobić jakieś zaległości u Robina. Ja, wiecie, odcinasków dużo mnie ponagrywałem, może jakaś stara seria gdzieś tam jeszcze, której nie widzieliście, może dacie jej szansę, mimo że wiadomo, że stare serie, stary Robin, może wiecie, nie wiem, czy lepszy, czy gorszy w sumie. Ale myślę, że warto dać szansę jakiejś serii, której jeszcze nie widzieliście. Oczywiście to taka zachęta, ale może macie jakieś inne plany. Nie wiem, jaka będzie pogoda, z tego co sprawdzałem, to chyba w sobotę ma być troszeczkę jakieś tam takie chmurka z deszczykiem była. W niedzielę to w ogóle jakieś niby pierdyknąć z nieba może nawet, więc trzeba będzie uważać. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, uważajcie w pogodę na przykład właśnie burzową na siebie, to jest, no wiecie, jednak żywioł, nigdy nie wiadomo. Także ten, ale mimo wszystko pogoda, to pogodą, może będzie piękne słoneczko i plus, kurczę, 25 stopni, także jakie plany dawajcie znać, może jakiś fajny serial, może gdzieś chcecie pojechać, może jakaś książka, może jakieś spotkanie z jakimś znajomym albo znajomą, kto wie, także napiszcie, ja zawsze chętnie, jak sami wiecie, czytam wasze komentarze, bardzo mi miło jest, jak widzę, że piszecie.
No, wczoraj, czyli w czwartunio, czyli dzisiaj u mnie, u was wczoraj wjechały 3 odcinki z Nier Automata, od razu na bombie, na pełnej, jeszcze raz nagrywam, tym razem z polskimi napisami, także jeśli ktoś chciałby sobie tutaj przybliżyć historię właśnie tej gry, to zachęcam, bo po polsku teraz napisy są, także o wiele łatwiej zrozumieć, o co tam w tym wszystkim chodzi, no i myślę, że fajnie obejrzeć i wiecie, no tak to zachęcam również. Oczywiście, jeśli nie, to nie zmuszam nikogo do oglądania, ale miło mi by było zawsze, jakbyście rzucili okiem też na coś innego niż Gotyczek. Ale teraz gramy w Gotyczka, także chciałem rzucić okiem jeszcze na te piękne ruiny, co tu się dzieje, bo właśnie te pełzacze mnie zdziwiły, że ich tutaj aż tyle zostawiłem, bo wydaje mi się, że tu już biegaliśmy, więc podejrzana sprawa, że tutaj tyle tego tałataństwa. A nie spieszymy się oczywiście z Gotyczkiem, cieszmy się, że jeszcze możemy sobie tutaj ja pograć, wy pooglądać. Bo wiecie, no kurczę, później to nie wiem, kiedy znowuż wskoczymy w świat Gothica 3. Może kiedyś doczekamy się jakiejś fajnej modyfikacji do Gothica 3. Może coś wartego ogrania takiego będzie dodatkowego. No na razie to wiecie, chciałbym po prostu sobie przejść. Plus teraz, kurczę, w końcu nagrany w jakiejś porządnej, fajnej rozdzielczości, na nawet niezłym mikrofonie i tak dalej. Także to mnie cieszy, że po tylu latach ta seria dostała tego takiego małego remastera z mojej strony. Myślę, że właśnie teraz będzie to też milsze w odbiorze ludziom, którzy nie darzą takim sentymentem moich starych serii z Gothica 3. No wiadomo, tam jakość plus nie wiem, czy jakość mojego komentarza jakoś się bardzo zmieniła, bo w sumie ja zawsze gadałem sobie głupotki do mikrofonu i to się nie zmieniło raczej specjalnie, ale wiecie, no może ta seria akurat też skradła parę serduszek jakichś cwaniaków gdzieś tam w internetach. Jeśli tak, to będzie fajnie, jeśli w przyszłości też ta seria będzie tak fajnie, miło wspominana. Jak poprzednie moje wydania właśnie Gothica 3. Dobra, siekanko. A oczywiście, jeśli chodzi o Gothica i sprawy z nim związane, to pewnie niektórzy z was zastanawiają się, czy skończę moją przygodę z Gothiciem już na zawsze po Gothicu 3, jak skończę tę serię. Tutaj od razu wam powiem, że spokojnie możecie spać i się o to nie martwić. To nie jest ostatnia seria z Gothica ever, jak najbardziej. Nie, no ja zdaję sobie sprawę, że mój kanał Gothiciem żyje i jesteście tutaj dla tego Gothiczka również. No ja cieszę się, że jesteście też dla mnie oczywiście i to zawsze miło słyszeć, że Robino, nieważne co nagrasz, to ja i tak obejrzę. To są moje ulubione komentarze, ale jeśli lubicie Gothica oglądać i z moim komentarzem wam pasuje ten Gothic, no to będą oczywiście nagrywane kolejne modyfikacje do Gothica. Jaka modyfikacja będzie nagrywana po Gothicu 3, to tego akurat wam nie zdradzę, bo sam jeszcze nie wybrałem w 100% tego, co ten. Ty kurczę, te ruiny, patrzcie, no niesamowite. Szakale tu biegają, jakiś golemiarz, zadymiarz tam w oddali jeszcze widzę, że jest. Także na pewno jakaś modyfikacja. Zgaduję, że Gothica 2, ale jeszcze nie wybrałem która, także jeszcze tutaj nie zdradzam szczegółów. Na pewno jakaś fajna będzie nagrywana, także warto tutaj suba zostawić dzwonem, żeby w razie czego to nie przegapić pierwszego odcinka tej serii. I no, i tak właśnie. Czekajcie, bo tu jakiś jest. Najgorsze, że ja nie mam ochrony przed tym. Nie mam ochrony w ogóle przed żywiołami, także ten golem mógłby mnie mocno tutaj pokaratać. O kurczę, ale dobrze, bo on z piąchy to nic mi nie robi na szczęście. Subcio, i w ogóle, kurde, ile tutaj tego jest? Gdzie ja biegam w ogóle? Dlaczego ja tutaj jeszcze nie byłem? Panie, co się dzieje? Ty kurde, niemożliwe, że mnie tutaj nie było. Albo byłem i nie pozabijałem tego shitu tutaj, co biega. No, także seryjka na pewno jakaś fajna, znaczy jakaś modyfikacja będzie. No właśnie, kurczę, tylko jeszcze nie wiem jaka, bo parę naprawdę ciekawych jest. Myślę o jakiejś fajnej, krótkiej i przyjemnej, chociaż te krótkie już mi się powoli kończą jakby. Znaczy, no, nagrałem sporo tych krótszych modyfikacji, a wiadomo, że te takie kobyły wielkie, jakieś returningi czy jakieś tam inne, to wiecie, to się po prostu ciężko przez to przebić czasami. No to jest takie, że fajnie i w ogóle, ale po prostu matko, ile można. Także myślę o czymś takim fajnym, przyjemnym, coś na powiedzmy jakieś plus minus 20 odcinków po godzinie, czyli taki modzik 20-godzinny około, jakby się znalazł jeszcze. Oczywiście no ciężko będzie taki mod znaleźć, to by było... Kurde, patrz, mnie tu jeszcze nie było. No niemożliwe, ty, ja chciałem Zubena iść leć na ryjeka. Kurczę, wychodzi na to, że będę na pustyni bujał jajeczka tutaj. nieźle. Ale w sumie z drugiej strony to dobrze, bo akurat takie do pogadania... O kurczę, co się dzieje? Panie kurde, jak szczurze, ogon ci wciągnęło. Oh shit man, okej. No to zostanie ten ogonek już do końca życia schowany w skale. Smutna sprawa.
F in the chat, boys and girls. No, także modification jakiś fajny i goticzek będzie grany, no. Ciekawy jestem, jakie przygody jeszcze nas czekają. Oczywiście cały czas czekam na te wszystkie modyfikacje, jakieś tam, wiecie, super wielkie, ogłaszane, które nie, no w ogóle coś nie mogą ruszyć z produkcją, ale w sumie też, no, jak ktoś pracuje za darmo, no to wiadomo, że robi to w wolnym czasie, jak mu się chce, więc te wszystkie modyfikacje, wiadomo, że często powstają. To ten termin powstania zazwyczaj się dosyć rozciąga, no, bo kurczę, no, jeśli to jest czyjeś hobby, to wiadomo, że robi to po godzinach na przykład i nikt przecież nikomu za to nie płaci, że modyfikacje tworzy, także jestem pełny cierpliwości i naprawdę doceniam każdą modyfikację, która zostaje stworzona. W ogóle zachęć tego, że komuś się chciało nauczyć chociaż troszeczkę albo stworzyć coś w tym, w tych, wiecie, programach do modowania i w ogóle napisać jakiś kawałek kodu, zmodować co nieco. Naprawdę to, no, zawsze, nieważne jak malutka to by była modyfikacja, nawet na jakąś pierdołę największą, zasługuje na szacunek, że komuś się w ogóle chciało do takiej giereczki starej, fajnej coś pisać i coś tworzyć. Także ja akurat jestem z tych, co, wiecie, naprawdę doceniam i jestem szczęśliwy, że mogę grać w różne fajne przygody związane ze światem gotik i w ogóle, no a właśnie, wiecie, czy to są jakieś ogromne mody rozbudowane na setki godzin, czy jakieś malutkie modyfikacje dosłownie na jakąś tam godzinkę, czy pół nawet, to zawsze szacunek odrobina dla każdego człowieka, który kiedykolwiek coś modyfikował i modował w goticzku. Super sprawa i naprawdę cieszę się, że po tylu latach ta giereczka dalej cieszy, dalej bawi i są ludzie, którzy dalej chcą tworzyć i się bawić też, no nie? No, gdybym nie był taką nogą z programowania, bo raczej super programistą to nie jestem, to naprawdę powiem wam, że sam chętnie bym się nauczył co nieco w tym modyfikacjach. Kiedyś uczyłem się troszeczkę filmowania właśnie w gotiku. Wiecie, no w sumie co za ten, no, wpisujecie sobie Marvin, odpalacie sobie sterowanie kamerą i już. No wiadomo, że to jest dosyć trudne później, jeśli chce się tworzyć jakieś super produkcje i pamiętam, że kiedyś się tego uczyłem trochę. No i efektów nie było widać, raczej było to naprawdę, nawet nigdy nie nagrałem jakiegoś klipu. Zazwyczaj bawiłem się kamerą, nie wiem, na przykład puszczałem trolla w centrum Corinis i wiecie, i latałem kamerą i nagrywałem takie jakieś wstawki, jak tam wiecie, paladyni się zrzucają na trolla, jest impreza, rozpierducha i w ogóle. Tam na dole chyba byłem, ale tutaj w tych jeszcze nie ten. I taka zabawa kamerą, bardziej niż nagrywanie rzeczywiście tą kamerką. A właśnie modyfikowanie gotyczka, no to już tam jest, kurde, to już kosmos, to jest panie, żeby stworzyć coś takie dzieło, jakieś jeszcze tam jakieś mechaniki wpleść do tego, no to naprawdę szacuneczek. Fajna rzecz. No, także modyfikacja jakaś będzie. Oczywiście z gotika nie rezygnuję, no ale widzicie, też postaram się też o właśnie, chciałbym nagrać Niera, bo kiedyś zacząłem i nie skończyłem. Chciałbym jeszcze Cyberpunka ruszyć w końcu też, bo oczywiście zacząłem i też żeśmy gdzieś tam skończyli po jakimś czasie, także chciałbym po prostu też te serie, które kiedyś się już pojawiły i narobiłem smaka, tego smaka, tak wiecie, no żeby ktoś nie czuł się taki, wiecie, że specjalnie do suba, bo chciał serię zobaczyć i nie zobaczy, no nie? Także chciałbym tutaj to... O, i kojarzę ten namiot. To byli ci złodzieje rudy, których już uwaliłem na łeb. Także gicior, jesteśmy w domu. No i dlatego chciałem nadrobić trochę te zaległości stare. Po prostu, no bo fajne gry i warto nagrać, ale godiczek jak najbardziej jeszcze będzie dużo godiczka. I co? No i jajco, kurde, lecimy. O, nie ma tu niczego ciekawego. Znaczy z tym jajco, że właśnie, że nic tu nie ma, że i co, i jajco, bo liczyłem na to, że tam się tak świeci, to że tam coś będzie, a to psikus. Ech, no, słabo. No i oczywiście pełno jakichś tutaj tych... Dobra, już nie będę zbierał tych wszystkich grzybów świata, no. Tu jeszcze sprawdzimy te ruiny, bo widzę, że tu siedzi parę jakichś leszczy. Fajnie, jakby się trzymali jakiś, kurde, tutaj szczaw królewski, no ale nie można liczyć na to, raczej na pustyni. Mała szansa, że szczaw królewski na pustyni znajdziemy. Prędzej właśnie jakieś takie dupne grzyby i jakieś te odrzeliście. No i specjalnego oczywiście. Kurczę, no jest tutaj trochę tego zielstwa. Tam widziałem nawet jakieś jeszcze jaszczury, że biegają. Dobra, żeby do żonki, chodźcie, drobina. Tutaj ten topielczyk, no jest ten jaszczur, o którym mówiłem. No i co? No i spadamy stąd. Zrobimy jeszcze tego ostatniego gnoja. Chociaż tu widzę, że jeszcze... O kurczę, patrzcie, no niesamowite, że tu jeszcze tyle rzeczy jest. Tam w oddali widać też jakieś rośliny jeszcze na horyzoncie. Nice.
Tu chyba nie będzie żadnej już skrzyneczki też. No i te octy oczywiście. Fajnie, fajnie. Pozwiedzaliśmy sobie ruiny, tak akurat. Zeszło trochę na tych ruinach. Akurat pół odcinka, to drugie pół zaraz poładujemy sobie ten. Załadujemy sobie tam u tego. U Zubena wizytację. No niezapowiedziany gość, to raczej będzie średnio tam mile widziany. Będzie klepanko. Będzie klepanko, że hej. Chciałem się jeszcze rozejrzeć, czy tutaj czegoś nie ma. Ziele to i tamto. No dobra, no Jezus, bo tu widzę dziwne grzyby, byśmy mogli sobie zrobić jakieś w sumie ten fajne miksturki do latania, na przykład krwiopijców byśmy mogli sobie porobić troszeczkę. Oj, super. No i super, i super, i niczego w sumie tu więcej nie ma ciekawego. Można by było jeszcze, nie wiem, sobie tutaj podejść, zobaczyć. Nie ma, jakby była jaka chociaż skrzynka, do jakiś kawałek skrzyneczki, to bym się nie obraził. Okej, okay, a tutaj co za palma? A, to takie palmy, żeby sobie po prostu leżały. Dobra, to idziemy. Idziemy w stronę tych gór, zobaczymy, czy tam coś jeszcze będzie. Pewnie nie. Bo tutaj raczej to nie kojarzę, żeby cokolwiek było. No, wskoczymy sobie i do Zubena. W sumie fajnie, bo możemy sobie, mogę wam pokazać taką fajną drogę, jak się dostać do środka bez zbędnego, wiecie, bez zbędnego bagowania jakby gier. Znaczy wiecie, po prostu ja wejdę i tam zrobię rozpierduchę na wejściu od razu. W ten sposób się pozbędę też trochę strażników i tak dalej. Ale można się dostać też wchodząc na tą wydmę taką ogromniastą i przeskoczyć do miasta sobie. Ale wiadomo, jeśli wejdziemy do miasta w jakikolwiek sposób inny niż reputacja, to będą ładować nas po łbie po prostu. No jesteśmy wtedy, wiecie, intruzami i każdy chce nam spuścić manto. Isztar całkiem w ogóle fajne miasteczko. Questów tam nie ma jakoś dużo, właściwie to tam się idzie tylko dla Zubena. No, reputacja się zdobywa, no ale właśnie, wiecie, jestem po stronie Innosa. Teraz już idę tam tylko w jednym celu, żeby zrobić tam porządek i zabrać to, co należy do nas. W ten sposób, gdy będę miał już jedno berło, to później dostanę od robaka drugie i będzie spoko, i będziemy mieli wszystko, co trzeba. Pucharki rozdane, wszystkie te zebrane, no i nice. Pójdziemy sobie oczywiście do wejścia, jak widzicie nawet o drogę nie zadbali, tylko jakieś kamienie, w ogóle to miasto jest dziwne. Nie pytajcie, nie pytajcie, takie wiecie, postawili, kurczę, wieże. Wieże są śmieszne, w ogóle na przykład ta wygląda jak jakiś jeż taki, także dziwne tu się rzeczy dzieją, nie pytajcie. Wejdziemy tam sobie z buta, o, jakieś szakale nawet, boże, szakale koło miasta biegają. Co ty gadasz? To w ogóle was nie stać na jakąś ochronę tego miejsca czy coś? Znaczy w sumie ja też idę taką boczną trochę ścieżką poza miastem. Okej, okay, cześć szakalku. W sumie to mogę was też uwalić na łeb. W sumie ty, a jestem ciekaw, co tam dalej będzie. No tu oczywiście miliard szakali, no nie, więc spoko, ale czy tutaj coś jest? Dziwnych grzybów znowuż pełno. Fajno, fajno. Sobie kurczę, te mógłbym pozbierać sobie znowuż te roślinki. Ale pies z nimi, nie? Albo szakal z nimi. O kurde, siema, siema. Dobra, zakręcę się może. Jakbym walnął tego szakala, to tamte przyjdą? Nie wiem, tamte wywalone chyba trochę mają we mnie. Jezu, one mi nic nie robią dosłownie. Czy ja mam jakieś kurde haksy włączone? Ty, one mi coś robią. A, bo one zadają mi tak śmieszne obrażenia, że ja jestem w stanie zregenerować sobie te obrażenia. Jestem w stanie sobie zregenerować te obrażenia moją umiejętnością dodatkową. Ja pierdykam, ty. To jest niesamowite. No oczywiście jesteśmy takimi koksami, że ja się nie dziwię, że Bezi nawet nie czuje. No one miziają zresztą nas po pancerzu, więc no. Co tu się dziwić? Dobra, walnę cię na łeb. Czy tutaj coś ciekawego? No nie, no tu jest kraniec mapy ogólnie. Już wychodzimy prawie, że poza mapę. Także też nie ma tam za bardzo co się oddalać. No ale tego szakalka to na przykład na łeb załaduje jeszcze. Siema, szakal. Dobra, czwóreczkę łykniemy. Ty, a tam w sumie jest dróżka dalej. A dokąd ona prowadzi? Co tu się dzieje? Czy tam można w ogóle przechycać? Ty, nawet nie muszę chycać, normalnie to jest droga. Ty, ale jestem ciekaw, co tam jest. Chodźcie, cwajaki, pójdziemy się, przejdziemy na spacerek. Znaczy, wiadomo, że dookoła Isztar pewnie zrobię rundę po prostu i elo, ale jestem ciekawy, cóż tam może być, bo tak szczerze, to chyba nie biegałem tutaj. Kolejny ocet królewski. Co, po co jest ocet królewski, ty? Bo jaki shit mnie to jest? Zaraz sprawdzimy, gdzie są te. Ocet królewski. Ocet królewski. Ognisko pokrzywa, ziołomany, szczaw królewski, to wiadomix. Ocet królewski, ziele królewskie. Nie wiem, ty. Chyba na przemiany musi być jakiś ocet królewski, do jakiejś przemiany gotowany. Bo tak naprawdę to, kurczę, zupełnie nic innego. Nie wydaje mi się, żeby był. Dobra, pójdziemy sobie. O, tu jakieś roślinki rozsadzili. Nieźle, nieźle. Szkoda, że żadnego szczawika dla Robinka. No cóż zrobić? A, dobra, my jesteśmy tutaj. O, kurde, śmieszna sprawa. A mi się wydawało, że to jest troszeczkę dalej. No nic, śmiesznie, śmiesznie. Dobra, zbierzmy sobie. Tutaj już byliśmy. Wyżlaliśmy te, no...
śmieszne właśnie wszystkie szakale, jak szliśmy po stary kuferek w tej okolicy. Także spoko. No i mogę wam pokazać też, jak wskoczyć sobie do Isztar. O tak, po prostu wiecie, w ogóle z nikim się nie witając, tylko teraz na przykład do Zubena, złotować mu na łeb jakieś tam, wiecie, parę czarów i chłopa złożyć. Jeśli gracie magiem, to Zubening jest banalnie prosty, tam odpalacie jakieś AOE i wszystko zdycha. No, a można się wspiąć tutaj, jak widzicie, jesteśmy już naprawdę wysoko, jeszcze wyżej. Zastanawiam się, dlaczego w ogóle stwierdził ktoś w Piranha Bytes, że ej, zróbmy tak, że gracz będzie mógł sobie wejść na wielką górkę i wskoczyć do miasta, hehe. Zamiast zrobić tak, że wiecie, że jak jesteśmy po stronie Innosa, to na przykład stawiamy jakąś małą armię przed Isztar i wiemy, że jesteś wyznawcą Innosa, Beliard nas ostrzegł przed twoim przyjściem i wtedy jest jakaś epicka Access Volation Where is Guru? No fucking way! Idealnie przed tym, biku! Nie lubię cię. Dobra, musimy Alt F4 zrobić. Chyba. Nie wiem, czy mi gra... No nie no. Muszę niestety zresetować goticzka, także mam nadzieję, że się zapisałem jakąś chwilę temu i widzimy się za chwilkę, jak będziemy z powrotem przy Isztar. Okej, cwanianki, jesteśmy z powrotem już mniej więcej w tym miejscu, co wywaliło, znaczy no, byliśmy bliżej, ale zobaczymy, czy... Mam nadzieję, że to tylko jakiś jednorazowy błąd, coś tam się nie wczytało i elo, bo jakby mnie wywaliło drugi raz w tym samym miejscu, to bym zaczął podejrzewać, że coś mogło się popsuć z giereczką, ale może tym razem już będzie okej. Spróbuję zrobić jeszcze jeden zapis. Wydaje mi się, że jak się przełączała muzyka, to wiecie, gdzieś tam coś mogło później tak i dlatego wywaliło problem z tym. No i zobaczcie, usłyszcie, jak pięknie gra muzyka z Isztar. Fajny kawałek tutaj, świeżka dźwiękowa bardzo przyjemna, oczywiście tu w golema nie ma co strzelać nawet, w sumie chciałem zwrócić na niego uwagę, znaczy chciałem, żeby zwrócił na mnie uwagę, żeby było mi prościej do niego tutaj podejść w ogóle. No dawaj, dawaj, kurde, odpaleńcu, zaraz cię posiekam, łatwo, szybko, 400 expa, rozsypał się na kawałeczki. No i pokażę wam tutaj właśnie, no zobaczcie, no prawie, że jesteśmy na wysokości wieży tutaj, no także na przykład jeśli ktoś by zaatakował miasto, to banalna sprawa, no to sobie stawiam tutaj ze dwie drabinki, Eldorado, już jesteśmy na mieście. W ogóle to jesteśmy na wieży niemalże, także nice, nice, nice. No i widzicie sami, że jesteśmy już tutaj w centralnym pierścieniu. Możemy sobie na przykład zejść gdzieś tutaj niżej, powolutku zjechać na dół. Oczywiście no, mając akrobatykę, nie muszę się aż tak bardzo martwić. A możemy sobie na przykład tutaj wchycać na ten daszek powolutku. Tak wiecie, tak żeby się nie zabić i chytnąć sobie i siema. Jesteśmy już na dachu, więc już jesteśmy w środku. Tu możemy sobie zaskoczyć na balkonik. Możemy wejść sobie na przykład tutaj do domku. Siema, siema, tu nigdy nikogo nie powinno być, a my jesteśmy. Hehehe, cwany Robinos i zbugowane teksturki. W jednej z tych chat gdzieś coś się było. Pamiętam, że jakiś easter egg śmieszny był. Nie pamiętam teraz w którym miejscu. Chyba chyba na jakieś ucztowanie wchodziło czy coś, kurde, nie pamiętam teraz, nie pytajcie. No i możemy sobie w sumie zejść na dół normalnie, o tak, widzicie, gdzieś tu skacząc, le parkury robić i siema, siema. O, czekaj, spadaj. Macie tutaj... No czekaj, czekaj, ty, jakie spada, ja o zosełki tu chcę. Mówię, nie bij, nie bij, kochaj, bo chcę sobie zaostrzyć bełciki, wiesz? Alarm! O, o i się chłop się odpalił, alarm intrus, bo wbiłem do... Właśnie, oczywiście. Spadaj! Wbiłem sobie tutaj, wiecie, tak o, z buta. Spadaj! Oczywiście wszyscy asasyni teraz będą mówili, żebym spadał, a ja mogę spaść sobie na przykład do ich skarbca i ugrać wszystko, co się da. Ostatni. No, miałem jakieś odpalenie, oczywiście znalazł, który przez ścianę nawet mnie chce wygonić. Możemy sobie tutaj oczywiście to pozwiedzać najpierw, o, przecież podczas walki. Ciekawe, ciekawe, z kim walczę, nawet nie wiem, bo w sumie nawet muzyczka nie gra waleczna. O, teraz się coś paliło. Są banany, jej! Banany, isztarskie banany, najlepsze, moi drodzy. Dużo słońca i te w ogóle, wiecie, proteinki, czy tam, co tam. Bierzemy gruszeczki. Możemy zejść sobie jak najniżej, bo wydaje mi się, że gdzieś tutaj na dole, bardzo, bardzo nisko, w jakimś skarbczyku malutkim i w ogóle, będzie ta ciężka skrzynia, która mi się tak podoba zawsze, no. Kosztowności razem z patelnią. No ogólnie Isztar jest bogate i naprawdę te, jak to powiedzieć, te podziemia, ala, są naprawdę rozbudowane. O, i tutaj chyba tak, jest stara i ciężka skrzynia obok siebie. To jest miejsce, którego szukałem, moi drodzy, i właśnie tak, zrekompensujmy sobie wejście do środka tutaj ciężką skrzynią i mamy tutaj moc przodków, projekt mocy przodków oczywiście. Najmocniejsza chyba broń dwuręczna, może się mylę, mam nadzieję, że nie, ale właśnie można wykuć moc przodków przewypasiony sprzęcior i amulet wojownika w końcu jest. Maksymalna siła i maksymalna siła życiowa i dodatkowo ochrona przed uderzeniami, czyli chyba lepsze niż to, co aktualnie nosimy. Amulet wojownika, fajna rzecz. Stracimy po 5 ochrony, ale dostaniemy siłę i max życie. Także wygląda, że nawet profit. I podoba mi się.
ten amulet. Pasuje. Skoro jesteśmy wojownikami, no to wojownika amulet pasuje w sam raz do nas, nie? Fajno, fajno. Zbierzmy sobie jeszcze te pierdółki, oczywiście, które gdzieś tu się chowały. No i możemy iść. Wydaje mi się, że druga ciężka skrzynia, którą szukam, jest już obok naszego zioma Zubena, więc póki co zbierzmy po prostu to, co po drodze znajdziemy i odwiedźmy Zubena. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Oczywiście za dużo to sobie z nim nie pogadamy, ale no, spotkać się można, nie? Skoro już ma zginąć, to chociaż chwilę rozmowy niech ma z nami. Znaczy, jeśli będzie chciał gadać oczywiście, a wątpię w to akurat. Siema, co spadaj? Co ty mnie gonisz tutaj, byku? Ja patrz, kradnę na twoich oczach. Kradnę na twoich oczach, chłopie. No dobra, to nie będziemy wkurzać może ziomków. Pójdziemy sobie do Zubeniaszczego. Oczywiście tutaj alarm intrus i rozpierducha. O, już mnie gonicie, żeby mnie lać? Czy na razie tak mnie ganiacie, żeby sobie po prostu ganiać? Nie wiem, wydaje mi się, że już mogą mnie ganiać, żeby mnie bić. Także wyknąłby sobie. Nie, wywalone mają. Okej, spoko. No to co? Pora zrobić ten zapis i odwiedzić Zubena. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Powiem wam, że no, czekam na tę chwilę troszeczkę. Zdążymy jeszcze z nim sobie tutaj może zawalczyć. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Są oczywiście lwy, są strażnicy. I nie wiem, czy Zuben będzie od razu chciał mnie lać? Nie w tak, ty Zuben od razu... Jesteś przyjacielem asasynów. Nie jesteś przyjacielem asasynów. To się zgadza, dokładnie. Alarm intrus! Alarm intrus! Alarm intrus! Alarm intrus! Ojej, i ten piękny pałacyk tutaj. Zastanawiam się, jakby was tutaj... O, już chcesz mnie lać w strażniku bramy? No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Nie ma problemu, ale was jest tutaj dużo. Ja bym sobie pierdyknął jakimś dobrym czarem w was, wiecie? Ale może zanim pierdyknę dobrym czarem, spróbuję się trochę pokręcić w was. Pokonam was waszą własną bronią, nie? To mi się podoba. To mi się podoba. To asesyni tak naprawdę nauczyli... Nie, to kurczownicy mnie nauczyli machać dwoma kosami. Więc psikus, kurde, goście. Możecie mnie cmoknąć w pompkę? O, jestem, kurde, koksem. I to właśnie kurczownicy wysłali również mnie troszeczkę tak pośrednio, żeby was powybijać. Zuben już tutaj oczywiście leszczy sobie na rejonie. Udaje, że jest koksem. Oczywiście nie jest. Ci z tymi włóczniami nie wiedzą, co się w ogóle dzieje. Zastanawiam się, czy oni giną od razu, czy... Jeszcze ci czy oni giną, czy... Nie, oni wstają z gleby. To niedobrze troszeczkę. Musiałbym dobić jednego z tych ziomów. Jednego z tych ziomów bym musiał dobić, żeby mnie nie bili. Znaczy, żebym ich nie musiał, wiecie. O, tak. Dziobno mnie, skurczywik. O, ty gnoju. Dobra, dobra, ziomuś, nie odpalaj się. Zatrzymaj się. Najgorzej właśnie. Zatrzymaj się, psie. No dobrze, to się zatrzymam, heheszki. Ja no oczywiście. Nieładnie z ich strony tak wyzywają Beziego, nie lubię tego. O, popłynę sobie na drugą stronę i sobie łyknę. No panowie, co tam do basenu? Zapraszam, zobaczcie, popływamy sobie ten. Co, wy tam tak będziecie stali? He, no chodźcie, ciepła woda. Wygrzałem. Zresztą ciepła woda, bo tutaj... Ole, hedzik piękny! Ciepła woda, bo tu się grzeje. Zobaczcie, jakieś palniki tutaj. Ile w takiego łba? Kurczę, no, prawie na dwa strzały chłopak bym ściągnął. Ja dobra, trzy strzałowiec, tutaj jakiś leszczu. A to elitarny był niby gościu? Okej, spoko. Nie, już na takich tutaj ziomków to ja przygotowałem sobie specjalne ammunition. No przecież stoję w miejscu, chłopie. Ej, zastanawiam się, czy jest bagowankierkę? Co jest? No przecież siema laska, patrz co robię. 360 no-scope, w Zubena, na łeb chłopowi wale. Niewolnice wszystkie nagle tutaj, o, widzę, że niewolnicom się spodobało. Podeszły nawet z bliska pooglądać, jak Zuben dostaje na łeb strzały, bełty. Nie, no Zuben, ho na solo, kutasiarzu. Dobra, dobra, ty, bo... Hej, kurde, czemu bijesz, kurde, kobiety? Jak ty możesz, ty, co ty robisz? Uważaj, czym ty machasz, chłopie. Walną na łeb jakąś biedną niewolnicę. Co za kurde gościu, to Zuben? Nie, to jakiś leszczu, a nie Zuben. O, przyszło towarzystwo, fajnie, fajnie, czekam na was. Ale nie bijcie kobiet, tak, one tylko stoją, nic nie robią. To tak nieładnie, kurcze. Bardzo nieładnie, trzeba nauczyć manier tych panów. Widzę, Zubeniasz, zadymiasz, też z dwoma kosami biegasz. Au, 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 widzę, że pani niewolnica po mojej stronie jest, bo mi klaszcze. Szaszłyk będzie, dawaj, dawaj. O, no, był głodny, akurat jestem kolację jeszcze jadłem. Kurde. Na łono Beliara? Dobra, może być łono. O, Dalzemar, znaczy Denzel, pan Cierap. O, kurczę, ty, bo ja nie mam za dużej ochrony przed waszymi czarami. Aj, 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 pani niewolnico. Schowam się za tobą. Nie, no nie schowam się za tobą. A, nie chcę się zatrzymywać, bo mnie zabiją. Chodźmy szybko. O nie, tu jest gangster. Kurde, zadymiasz, jeszcze jakiś jeden został. Holy shit. Dobra, schowam się tu z tyłu gdzieś. Łykaj miksturkę, Bezi. Dasz radę. Łykaj, łykaj, Bezi. Nie zdążyłeś łyknąć, ty gnoju. A, umieranku, let's go. Dobra,
Niedobrze, cwaniaki. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Jest wojownik cienia. Pozdrowienia z więzienia. I to jeszcze jakiś jeden cwaniak zadymiasz. Jeśli dostanę teraz jakiś cios, to spadam z rowerka trochę. Dobra, a mam jeszcze moje regeneration w razie czego. W razie czego jest... O, dobra, double killek wleciał. Eldorado. Kurczę, dobra. To teraz szybka akcja. Pijaństwo za parawanem zrobimy. W starym, dobrym polskim stylu. Pod stołem. Pijany. Leży bezi. Nie no, miksturki wypite. F5 zrobimy. Gorzej, że przyszli czarodzieje, a wiecie sami, że ja ochrony nie mam przed czarodziejami. Także każdy czarodziej, który będzie... O, z lodzika mi chce pociągnąć, kurwa. Oblodzi mi tu zara magii na jakichś cwaniach. O, ten po schodach co robi? Nie może wejść, poślizgać. Ślizgasz się własne nogi. No to dawaj, ona solo. Zaraz cię tu dziabnę. O, przyszedł ten frajer. No, trzyzynoskop. O, shit, man, jeszcze mi kurde... A, wow, nie na ławeczce, bo na ławeczce to ja mam... Na wersję to ja mam, kurczę, cienką imprezę. O, ty kurczę, patrzcie, dobra, ósemeczkę. Dobra, może być dziewiątka. Jak dasz radę dziewiątkę wypić bezi? Nie dasz, dobra. Bo tu makas, cwaniakas wyszedł, kurczę. Gorzej, ten czarodziej tam ciągle próbuje mnie trafić. Co się dzieje? Matrix to wymięka przy Gothiku 3. Co tu się stało? Kurde, że mnie nie trafił, to naprawdę. Ale w sumie dziwne, że oni tak jakoś... O, nie, zombie dziamiesz. To nie dobrze. Nie lubię tych trucizn waszych, wiesz? Kim ty jest, w ogóle jesteś pajacu? Okay. Nieważne, nie żyjesz, także... Okej, okay, Wakando. O, ten co w ogóle we mnie wlazł! O, nie, byczku, nie będzie takiego bicia. Da Delzar. Tu Denzel, Delzar. No i no, czekaj, też cię dziabnę, proszę bardzo. 150 expa? Kurczę, jak mi napsuł krwi, a tak mało dostaję za niego? Gra mnie nie lubi. Dobra, Wakando oczywiście. Szybko jeszcze miksturka, ja w razie gdyby coś się złego działo. Czwóreczka, chociaż nie wiem dlaczego, bo jesteśmy w pomieszczeniu, nie powinno być problemu z regeneracją. Okej, okay. To póki co wezmę sobie tutaj oczywiście miecza asasyna, przywołania szkieletu. Do Isztar, jest super, totalnie nieprzydatny, aktualnie mi już nieprzydatny tamburyno, ale dzięki temu tamburynkowi mam już wszystkie tamburyna, które można mieć w Gothiku, więc 3, więc very nice. Oczywiście za chwilę sobie pozbieram wszystko, tylko może, nie wiem, tamten jak biegnie. No to dawaj, zapraszam, pokaż mi jak się umiera. Ja, kurczę, wkroczenie, no nie będę taki chamski, łeb chłopowi zapuchapy, jejcia. Dlaczego tak bardzo cię boli? Nieźle. O, Zuben tam tańczy dalej, kurczę, tego, krakowiaka. Ta śpi z włokami w łóżku, kobieto, czy nie widzisz, że on nie żyje? Ja pierdykam. Dziwna jesteś niewolnico, powiem ci trochę. Creepy laseczka z ciebie. Już po mnie, ale ja wiem, że tam jest ten czarodziej, Harry Potter znowu na rejon wjechał. Kurczę, mógłbym się wyposażyć w jakieś, w jakąś ochronę przed czarami. Bo ten czarodziej będzie mnie bardzo bolał. O, zaklaskałem mnie znowuż. Dobrze, dobrze. Pójdę najpierw chyba walny na łeb czarodzieja. Dawaj tutaj, kurde, jak to się Nersu. No, 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 właśnie tak, tak się nazywał. Spoczko, bardzo dobrze. O nie, jeszcze jeden frajer. Au, siema, robią uniki. Kurczę, nie lubię go. Dobra, dobra. No, widzę, że tych czarodziei by się przydało pozbyć. Nie wiem dlaczego... No chodźcie, dawaj. No, czekam na to. Dobra, tego łatwo. Uuu, Zuben przyszedł w końcu do siebie jakby. Fajnie. Fajnie, fajnie. Tutaj jak widzicie, no bije dużo NPC-ów. O, nie, 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 czarodziej znowuż. Bije dużo NPC-ów, no wiadomo. Każdy mógłby jakoś tam jakieś zadanie, czy byłby być jakąś postacią poboczną. No w mojej historii są po prostu zwykłymi wojownikami, którzy muszą zginąć w imię Innosa. Ale w sumie, kurczę, w którejś serii byłem chyba po stronie Beliara, no nie? Tak mi się wydaje. A to są czarni magowie oczywiście, też Surus na przykład, to jest ten. O, walka z Surusem, siła plus 1, Isztar plus 5, więc sami widzicie. Przy okazji jakieś zadanko wpadło i do Isztar... O, Zuben! Zuben, 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 Zuben! Zuben! Nie! Kurde, wiedziałem, że jak on się odpali, to mnie ściągnie na strzały 2. Ajajaj! Liczymy na to, że jak wstaniemy, to że zdąży odskoczyć. Kurczę, bezi, no. Słabo, słabo. Jednak Zuben jest naprawdę poważnym przeciwnikiem. To nie jest jakiś taki zwykły, pierwszy, lepszy NPC. I nie wiem, kiedy się zapisałem, czy się zapisałem jakoś chyba zanim przyszła ta druga fala, więc okej. Okay. Spoko, spoko. O nie, no ty, czarodziej, weź uspokój. O Jezu, serio mnie zabroziłeś? Dobra, to mnie walnie chociaż zraz. No walnie mnie ktoś? Będę tak stał dzisiaj? Bezi nam kręcił. No weźcie, kurde, ogarnijcie dupska. No walnij mnie. No, dzięki. Dzięki, dzięki, bo dzięki temu, że mnie walnąłeś, to będę w stanie... Może będę w stanie... Nie będę w stanie. Już nie wiem, w jakim stanie jestem. Skupiony chyba, ciepły, bo... Nie, no co jest, ty? Ej, halo! Dobra, zginę sobie.
Jeszcze raz, to było akurat głupie, że się rzuciłem. Znaczy, nie spodziewałem się, że mnie zamrozi, więc trochę słabo, no i później trucizna plus jakieś obijanie z każdej strony. I tak się kończy właśnie. Więc co możemy zrobić? Czego dawniej nie robiłem? O kurczę, widzicie, przypomniało mi się a propos. Skoro czarami, to ja też czarem chętnie oddam. Czy ile ja mam maniorki? 116, to na jakiegoś demona chyba starczy. No pewnie, że starczy. Dawaj demona, weźmiemy sobie to przyzwiemy. Zobaczymy, czy będą tacy cwani, jak demona zobaczą na rejonie. Hadonkers, siema demonie, wjeżdżaj. Zatrzymaj się. Oczywiście ja sobie, ja mogę sobie się zatrzymać, nie ma problemu, ale demona nie zatrzymacie tak łatwo. O, przyszedłeś do mnie? Przychodzisz do mnie w dniu ślubu mojej córki? Nie, żartuję. No kurde, naprawdę, czy możecie przestać mnie zatruwać za każdym ciosem? Proszę zginąć. Kurde, chłop w ścianę wlazł, żebym tylko go nie zabił. Nie, no już naprawdę, wysokie macie tutaj ten... Wysokie macie... no ja, no nie wiem, nie no, ogarnij się. Idę zaraz drugiego demona, zaraz sobie przyzwę. W sumie nie wiem, nie mogę mieć chyba dwóch demonów naraz, więc to też, no, niech jeden sobie tam spróbuje. Chociaż mógłbym podbiec i zobaczyć, jak mu idzie. W sumie w demona ogniem walicie, to super pomysł, powiem wam. O, nawet niewolnicy się odpaliły. Szkoda, że to nie... No dlaczego we mnie? No przecież demona ładowaliście, ty! Co się nagle odwróciło? O, ale dostałem strzało na łeb! Ej, ale przecież widzieliście sami, że w demona ładują i nagle zmienili cel we mnie. W ogóle... Halo Jereczko, jak można tak bić Robina? No to Zuben musi dzisiaj jeszcze w odcinku, kurde, gryźć piach, no. I to ten piach pustyni, której służy. Mach, mach, mach. Dobra, dawajcie tego demona jeszcze raz, bo był fajnym zadymiarzem całkiem. Tylko wkurzający są, bo kurczę, te no. Dawaj Delezar, czy jak ci tam było? Ostatnia godzina już tu wybiła niby moja. No stoję w miejscu, no nie, no z lodu teraz. Najgorsze, że po każdym wczytaniu oni sobie rzucają czym innym we mnie. To jest niefajne. Ty co ten demon? Koło on walną? Ten demon przywrócił niewolnicę. Oj, oj, oj. No cóż, no demon nie wybiera, zresztą... To mi się nie podoba. O, Zuben, idziesz na soluwę? Dawaj, Zuben. Mój demon zajmie się tamtymi twoimi ziomami, a my robimy soluwę z Zubenem. Ty, Zuben, czemu masz full HP, ziomuś? Czy już ciebie nie obijałem przypadkiem? Czy mi się wydaje, że chyba, kurde, ktoś tu cheatuje? O nie, ty się leczysz chyba, jak masz mało HP. Także to może coś w tym być. Dobra, chłopie, skoro wcześniej mnie tak zaorałeś, to teraz ja zaoram tobie, ciebie. Nie dam ci nawet chwili wytchnienia w moich ciosach. Szybko, nawet jakimś mogę cię spróbować. Dziobnięciem, kurde, pierdknięciem. Nie damy Zubenowi, nie damy nawet chwili. O, ty, Zuben, dobra, ale wiesz co, wy... Fajnie, fajnie. O, ty! A skąd ten cwaniak tu? Oh no, 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 ty! A panowie się skąd wzięli, kurczę? Zobaczyli, że szefa bije, to przyszła, kurde, ekipa w pierdzielu. Na rejon mi tu wjechali. O, kurczę, nieźle, nieźle, widzę, że tu... Musan też. Dobra, dobra. Ale muszę Zubena zabić. No panowie, wybaczcie, ale Zuben w tym momencie gryzie piach. Zabij Zubena. Plus 2 u buntowników, moi drodzy. Oj, ale jeszcze przeżyć trzeba. 5000 expa pięknie wpadło. To potężny exp za takiego przeciwnika. Zabicie Zubena dodatkowo przysporzyło nam paru punktów. Paru punktów oczywiście. Paru punktów reputacji, więc to zawsze super sprawa jest. No, mamy u buntowników bardzo już dużo reputacji. Zdążę się napić? Zdążyłem się napić na szczęście, więc teraz ten wojownik pożałuje tego, że w ogóle tutaj przyszedł. Szybko, łatwo i przyjemnie, rachu ciachu. O, i ten kurcze mag mnie tam... o nie, pezi, ale żeśmy odwalili lipę. Ale żeśmy odwalili lipę. Znaczy ja odwaliłem lipę, no, cwajaku. Aj, 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 aj. Wiecie, nie chcę, żeby było, że cheatuję, nie? Bo ja bym sobie tutaj jakoś może... Może jakoś bym się wyleczył, coś? O kurde, ty! Jaka tu jest... Jaka tu jest miejscówka? Zdążymy? Ja pierdykam na granicy skilla. Dawaj, Bezi, łyknij się! Zdążysz? Nie! Zabiję mnie, gościu. Dawaj, Bezi! Musisz! Dawaj, musisz! Musisz Kasima załadować na łeb. Bez straty HP. I tego leszcza tam, co też biega. Nie wiem, nie uda się to. Nie. Koniec! Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? Ej, no, chyba giereczka... Nie, no, no... Ej, czy jesteś mi w stanie wytłumaczyć? Czarodziej walnął mnie przez ścianę? Nie, no niemożliwe. Kurde, nie, no taka piękna akcja miała być, kurde, rozwalenie wszystkich na 0 HP, a tu psikus. I się nie zapisałem po zabiciu Zubena, świetnie. Nie udało się!
Okej, moi drodzy, udało się Isztar wyswobodzić. W ogóle nie, dlaczego Suben leje się ze swoją niewolnicą? W ogóle, co tu się dzieje? Ale udało się oswobodzić Isztar. Niestety zaskoczyło mnie to troszeczkę. Nie spodziewałem się, że to już będzie, bo naprawdę wcale nie zabijemy aż tak dużo ludzi. A nie wiem, czy zdążę kogokolwiek dogonić. Wydaje mi się, że oni tutaj już znikną. A nie, jeszcze jakiś tam biegnie leszczu. Jest to ciekawe właściwie, dokąd oni biegną. Bo tak serio, to naprawdę, no, że mi się udało, to Isztar. Aha, oni będą sobie tutaj biegali, znaczy przynajmniej ta trójka tutaj co jest. Śmieszna sprawa. Czy nie, gdzie oni w ogóle... Widzieliście to? Chłop biegł w dom, w ogóle co jest? Okej, okay, to ciekawe miejsce, żeby uciec. No niestety zwiewają gdzieś jakimiś teksturami. No i Isztar bardzo pobugowane pod względem tekstur jest. No, ale sobie tak klepałem po prostu pojedynczo. Znalazłem taką fajną miejscówkę do klepania tych wszystkich leszczy. Czarodzieje podbiegali na odległość miecza, więc bili się jakby na moich warunkach. Nie dostawałem już żadnym ogniem ani lodem, także nice. Zuben leje swoje niewolnice w ogóle. Jakiś powalony chłop jest, nie wiem bardzo. Także panie Zuben, no sorry Gregory, on zabił w ogóle którąś, ojej ciuty. No ale Zubenka teraz szybko jeszcze wyklepiemy, oczywiście nie dam mu żadnych szans razem z niewolnicami. Chłopa tutaj zaraz położymy na łopatki. A i kotki 2, pójdziesz spać, kurde, sam sobie napisałeś. Nie było ze mną zadzierać. Zabij Zubena, dokładnie, laseczkę tutaj, wielkie miecze bierzemy Zubena, kostur wiecznego wędrowca, kostur mikstura many, trucizna i przywołanie szkieletu, dużo rzeczy wpadło, a to nie niewolnica, a nie, dobrze, bo to ten asasyn, co się śmiałem, że w łóżeczku spał razem z tamtą, kurde, laską, niezłe rzeczy, dziwne się tu działy rzeczy, ale się udało, więc oswobodziliśmy Isztar i dodatkowo poza oswobodzeniem Isztar jeszcze wzięliśmy tutaj ten, sobie dosyć solidnie podekspiliśmy i zdobyliśmy parę towarów. Tutaj metalowy kuferek otwieramy, jak najbardziej wszystko zbiorę. No i pokażę wam właśnie tutaj, no kurczę, wydawało mi się, że jeszcze trochę jest czasu, więc też tak nie chciałem, wiecie. Chciałem sobie tak na spokojnie tutaj ogarnąć, żeby się też nie tracili czasu, bo taka walka tak naprawdę tu się zupełnie nic nie działo, nie? No padłem parę razy po prostu, bo gdzieś albo jakaś trucizna, albo jakieś coś ten. No zobaczcie sami, jakie zbugowane są tekstury Isztar, no naprawdę tragedia, to wszystko przenika przez ściany, jest gdzieś pod teksturami. Tak samo przeciwnicy uciekający z pola walki albo wchodzący w jakieś filary. No wkurzające, ale w sumie z drugiej strony wiecie, no. Cóż zrobić? Ważne, że się udało. No i widzicie, tu taki sobie kącik śmiertelności zrobiłem. Ci wszyscy ziomeczkowie tutaj popadali. Tutaj było całkiem spoko, chociaż dziwne, że raz zginąłem tutaj właśnie po prostu stojąc i przecież nikt mnie nie zaatakował, przez ściany żaden cios nie przeleciał, no chyba, że przeleciał, no bo tak jak mówię, te ściany tutaj to jest XD i w ogóle no śmiech na sali i tak dalej, ale pulpicie go oczywiście przeczytamy, bo to chyba będzie postawka. I Zuben udał się na pustynię i wbił kostur w ziemię i zawołał, tu będzie twoje królestwo. Tak oto wiara orków stała się wiarą ludzi. Nieźle. No i jak widzicie, w ten sposób właśnie ludzie zaczęli wyznawać Beliara i stali się asasynami. Te pieniądze oddaj, kurde, za las. Co tu się dzieje? Nie mogę tych pieniędzy podnieść sobie od tak tym, kurczę? Ja pierdykam, tu widzę grube miliony na pulpicie, nie mogę ich podnieść. Dobra, jazda, kurde, mam tyle siana, że nie ma co się tutaj tym przejmować, że nie mogę podnieść. I tu jeszcze pulpicik, zobaczmy. Nieciekawe. Nieciekawe będzie? Myślałem, że to będą takie historie, że chłopie w ogóle kosmos, a tu psikus. Dobra, zbieram oczywiście szybciutko, co się da i łoże Zubena. Możemy tu spać? Możemy tu spać. O, jest magiczny tamburynko do Zubena, oczywiście. Nie będziemy na razie jej spać, bo jesteśmy full. Do Zubena tamburyno. A, to widzicie, wcześniej skłamałem. Teraz mamy wszystkie tamburyna. Co jest? Jakaś laska, kurde, jęki, stęki, halo. Dobra, idziemy oczywiście do skarbca Zubena. Tu jak widzicie, no prawdziwe skarby. No chłop był dziany, ale teraz to my będziemy dziani. No mu na nic te jego skarby, skoro nie żyje. Mach, mach, mach. Zbieram oczywiście cicha śmierć. Bardzo fajny łuk z tego co pamiętam i zaraz mogę wam go pokazać. Cicha śmierć. Cicha śmierć, 130 obrażeń wymaga łucznika i 250 zdolności łowieckich. Łuk ten wymaga niezwykłych zdolności, jednak nosi strzały tak szybko, że cel nie ma szans usłyszeć nadchodzącej śmierci. Niesamowity łuk. No i oczywiście, moi drodzy, najważniejsze, czyli ciężka skrzynia, metalowy kufer i stara skrzynia tutaj, czyli skarbiec Zubena. No widzicie, skarbiec miejski był też dobrze wyposażony, a Zuben pozazdrościł i zrobił sobie identyczny skarbiec. Ciężka skrzynia,
demoniczny łuk. Podobno dusze jego ofiar niosą strzały do celu. Mistrz łucznictwa wymagany 150 obrażeń z łuku. Z łuku 150 obrażeń. Gdzie możemy sobie jeszcze dorzucić do tego oczywiście strzały, na przykład ogniste albo wybuchowe. Czyli na przykład obrażenia od pocisków wybuchowa strzała 30 dodatkowych. Także 180 obrażeń z łuku? No coś wspaniałego. Jak widzicie, moje tutaj 30 zadają ostre bełty, a moje kosza 190, no, także też różnica. Tylko że z łuku, z tego co pamiętam, strzela się szybciej, więc damage output jest większy, DPS jest naprawdę spory. Amulet żelaznej skóry teraz i przewołanie błyskawicy, no i jakieś bełciki. Także kolejna stara skrzynia, amulet żelazny. Fajnie, bardzo sympatycznie, ale starych skrzyń jeszcze wiele nie otworzyłem. Z tego co sprawdzałem na liście, to naprawdę dużo mi starych skrzynek brakuje. Ciężkich akurat już mamy naprawdę, jak już demoniczny łuk wlatuje, no to już wydaje mi się, że jesteśmy bliziutko wszystkiego. Dobra, ciężka skrzynia zebrana, to zebrane, z Zubena żeśmy już też zebrali wszystko. Wielkie miecze jest? Zuben ma. Wielki miecz, z tego co pamiętam, jest naprawdę turbo mega wypasioną kosą. Wielki miecz, dokładnie. Tylko niestety, on jest zużyty. Ochronę przed ostrzami daje, więc naprawdę spoko. Nie da się tak nie da się mieć dwóch wielkich ostrzy niestety, tylko to jedno, znaczy wielki miecz, nie wielkie ostrze. Wielki miecz. Jak widzicie, 115 bierze ten z ostrzeniem. Fajnie w ogóle wyglądają te miecze. Całkiem spoko sprawa. Dobra, oddawaj jabłuszko, ja szybko zjemy i będzie siła plus 5. No dobra, wezmę z tej niewolnicy ryż. Naprawdę dziana była ta niewolnica. Nie no, tak wiecie. Zbierzmy jeszcze co się da. Ja to lubię robić. Fajnie, że się udało Zubenka już pokonać. Mamy już oczywiście kostur. To teraz do robaka byśmy mogli skoczyć. Jakie tu pieniądze przy basenie. Po jaką cholerę w ogóle to złoto tutaj? No nieważne. Po prostu wozili się sianem. Jak widzicie, skarby, nie skarby. Czy jak siódemę odpalę, to coś jeszcze zobaczę tutaj? Nóż asasyna, okej. Okay. Tu jeszcze jakieś... Czy ja nie mogę zbierać... Nie, no mogę zbierać pieniądze tym, kurczę, telekinezą. Dziwna sprawa. Kurczę, tak mi się wydaje, że tamto siano jest takie jakby wbudowane w pulpit i dlatego nie mogę go zebrać. Możemy oczywiście sobie szybko sprawdzić. Banany! Jaj! Isztarskie banany! Lubię to. Ciekaw jestem, ile uda mi się banany zbierać. Jaj, co biegam, kurde, kradnę kobieto, nie interesuj się mnie teraz tutaj. Korzeń leczniczy tu sobie rósł. O kurde, grubo. Dawaj korzeń. No, także kobitki sobie tutaj ten, bąsiły, nie bąsiły. Co za włócznia gdzieś tu była jakaś? Niewidzialna włócznia. Okej, znowu się coś pod tekstury władowało. Oczywiście. Tu jakieś leszcze, którzy zginęli na wejściu, to oczywiście sobie siedział Zuben, normalnie byśmy sobie z nim gadali, no ale chłopa żeśmy wykończyli, chyba tutaj nic ciekawego nie było. Tam dalej najważniejsze fanty, oczywiście kapliczka Beliara, z której nie skorzystamy, no bo jesteśmy wysłannikami Nosa, więc nawet nawet Beliar nie będzie chciał z nas słuchać. No i co, czy po mieście jest warto biegać? Wydaje mi się, że nie ma tutaj niczego sensownego, to oczywiście jakieś questy najlepiej by było tu, żeby robić, no ale nie możemy żadnego głosu zrobić. Możemy sobie spróbować poczytać coś jeszcze. Nie ma tu nic. Ale nic ciekawego. Możemy otworzyć na przykład sobie kuferek. Czemu nie? Już i tak nikt nam nie odrąbie łapek za to, że otwieram sobie kuferki. Zrobiliśmy rewolucję, tylko po prostu asasyńską taką jakby. No tutaj asasyni nie będą mieli tego chyba jeszcze za złe, o dziwo. Ale no tak, ale to taka rewolucja. Dobra, metalowy kuferku otworzy jeszcze przede mną. Świetnie strzecha, ale to drops, kurde. Będą mi zazdrościć na mieście takich drobców. Już to wiem. Papito pulpito, nic ciekawego. No, ale Isztar oswobodzone. Pustynia też trochę luźniej się zrobiła na pustyni po dzisiaj, bo żeśmy tam solidnie, kurczę, zaoranko zrobili na tych wszystkich jaszczurach i innych różnych. W ogóle mnóstwo złota sobie od tak leży na beczce w środku miasta. Niesamowite jest to miasto w ogóle. Aż się dziwię, że ci niewolnicy tutaj siedzą. Przecież, kurczę, wy to powinniście... Nie wiem, no siana tyle tu leży, to jedną monetkę, drugą byście uskubali i chodu, no nie? No ale, ale. Śmieszki, śmieszki. Tu chyba niczego ciekawego nie będzie przy tych ogródkach. Tu nic schowane. Tam na dole byliśmy, mi się wydaje, że już wszystko żeśmy zwiedzili na dole. No chyba najważniejsze rzeczy żeśmy widzieli na dole, oczywiście. Tak, no można szczotę zebrać ewentualnie. Super drop. Naprawdę polecam, pozdrawiam. No ogólnie tutaj tymi korytarzami można sobie pobiegać, można posprawdzać, lewo, prawo, no nie ma tutaj niczego, naprawdę, uwierzcie mi, że zresztą już tutaj wszystko żeśmy obadali, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest ten korytarz, tak, tutaj byliśmy na pewno. No i co? Sprawdzimy jeszcze chatki i wydaje mi się, że w kolejnym odcinku skoczymy do Robara, powiemy, że Zuben is dead i że my go killim i w ogóle.
Oddaliśmy też ogniste puchary wszystkie, więc wydaje mi się, że też już Innos będzie happy. Kurczę, no prawie, że normalnie zakończenie... A nie, czekaj, jeszcze Ksardupę chyba trzeba odwiedzić, co mi się tak wydaje. Ty tyle dziwnych grzybów? No, jak ty wyhodowałeś dziwne grzyby, chłopie? Wolę nie wiedzieć, z czego te dziwne grzyby są, bo dziwny z ciebie gościu, to pewnie dziwne grzyby hodował. Tam na pięterku coś może jeszcze być, a mnie tam nie było. I fajna muzyka Ishtar oczywiście grająca w tle, bardzo przyjemny kawałek. Kojarzy mi się z jakimiś sesjami D&D normalnie. Dobra, metalowy cover Eldorado. Bierzemy co się da. No i tak, i tak. I wydaje mi się, że wszystko. I fajnie. Zrobione, ogarnięte, Ishtar wolne, Zuben is dead. Czyli tak naprawdę teraz jakieś poboczniaczki. O, siema, ty! Porozmawiamy później. Karmok, co ty tutaj robisz na zielono? Jesteś cwaniaczku, widzę. Polubiony. Jakiś, ale dziwne, że on na zielono, a reszta nie? Dobra, spoko. Ciekawe rzeczy. Okej, okay. Tu jeszcze oczywiście mnóstwo złota. No nie, będę czytał te pulpity, bo... Nieciekawe. Może jakiś jeszcze alchemia plus 3 wskoczy czy coś, nigdy nie wiadomo. Może jeszcze trochę się dokoksimy. No ogólnie tutaj stąd poprzebiegali wszyscy ci ludzie, co ich powybijałem też, więc... Tu jest dlatego tu jest coś o alchemii. Widzicie? Alchemia plus 3, no normalnie wykrakałem. Świetnie, plus 3 alchemii, super sprawa. Zwykła kusza, ziomuś. No ale wezmę sobie. Chcesz niewolniku zwykłą kuszę? Dałbym ci, wiesz, nie ma problemu. Ale chyba tobie nic. O, fioleczkę bardzo chętnie przygarnę. Zrobię sobie jakąś fajną miksturkę w tym. Możemy wejść na pięterko. Nie, tak naprawdę tylko tu kuferki są do otwierania. No nie ma tutaj też już żadnych ciężkich skrzyń. Starych również raczej nie powinniśmy oświadczyć, więc możemy sobie po prostu od tak pobiegać. No i zastanawiam się, skoro demoniczny był ostatnim z itemów, to jeszcze jak takich, ile jeszcze skrzyneczek wtedy nie mam? Muszę sobie sprawdzić mapkę. Powiem wam, że kurczę, najgorzej, bo po ostatnim odcinku już sprawdzałem sobie mapkę. Ale tak przyznam wam się bez bicia i szczerze, że no, patrzyłem na tę mapę i tak no sam nie mogłem sobie przypomnieć, czy ja już tam byłem, albo czy tam nie byłem. Tak samo jak z paladynami było, co ich, co, tego ostatniego paladyna, co szukałem właśnie do ogniskiego pucharu. Tak kurczę, no tak się, wiecie, tak o nie, to na pewno będzie proste, jak tak zostanie ostatni, to na pewno będę wiedział, który to. I kurde, mam teraz z ciężkimi skrzyniami problem, bo nie pamiętam, które mi jeszcze zostały. Jeśli śledzicie tę serię dokładnie, jeśli znacie każdy odcinek od deski, pamiętacie, w których miejscach już ciężkie skrzynie otwierałem i ktoś byłby w stanie mi na przykład powiedzieć, których jeszcze nie otwierałem, na przykład zaznaczyć na mapę, wrzucić na Discordzie mi, czy na tym, czy na przykład na grupie, czy gdziekolwiek. Jeśli ktoś by był taki i się by tego podjął, no to na pewno ogromne podziękowania w odcinku kolejnym, gdybym szukał tych skrzynek. Pozdrówki, podpisik na kurde Steamie, no co tam tylko by cwaniak chciał, to zrobię, nie? Bo na pewno by mi to dużo ułatwiło, ja oczywiście sam też sobie jakoś z tym poradziłbym, tylko po prostu wiecie, jeśli jest ktoś, kto pamięta i śledzi to naprawdę, no to by było, no to pokcięp największy, to by było wspaniałe. Ale oczywiście nikogo nie zmuszam do tego, jeśli nie chcecie, to nie musicie. Ty Sven, a ty co spadaj? O co ci chodzi? Intruz! Okej, okay, i wlazł w ten. I wlazł w ścianę. No spoko, Sven, spoko, spoko. No tylko problem w tym, że chyba teraz nie będę mógł sobie z kuferka otworzyć, bo podczas walki tego nie zrobię. Ale o co ci chodzi, Damian? No to wymaź z tego, kurde. Weź wyjdź z tego, no, bo tu kurde kuferki są metalowe, kufry, wszystko, otworzyłbym, ale chłop wlazł w ścianę i nie wyjdzie. Nie wiem, co tu się dzieje. O, tu arena była. Co ty gadasz? Ale to wszystkie pokonałem. Dobra, Sven, odstrzelę ci łeb w takim razie, bo mnie wkurzasz. Nie mam za bardzo co z tobą gadać. O kurczę, nie trafiłem w Svena. Sven oczywiście z kowalem, no ale konkurencja, więc wiadomo, co trzeba zrobić. Wiadomo, co trzeba z konkurencją zrobić. Dawaj na arenę, chłopie, zawalczymy sobie. Ja mógłbym cię po prostu z kuszy zabić, pozwól, że to zrobię. Ty jesteś asasynem? Chyba jesteś jako asasyn, ale grubiutki cwajaczek. Miecz asasyna, dokładnie. Monety młotkowalskie bagienne, zioło. O, jarało się trochę, no ładne rzeczy, kurde cwajaków. Dobra, więc tak, jeśli ktoś z tymi ciężkimi skrzyniami, no to naprawdę to pozdrowionka i w ogóle wszystko. Naprawdę doceniłbym, jak tylko bym mógł. No ale oczywiście, jeśli nie, no to jakoś postaram się te skrzyneczki znaleźć również, żebyśmy mieli te pełne. Z tymi starymi skrzyniami będzie ciężej, bo zupełnie nie pamiętam, bo wiecie, nie jestem sfokusowany na zbieraniu starych skrzyń, więc no to będzie cięższe, bo no nie pamiętam, przyznaję się bez bicia, że to taka jest sprawa taka, no. Ty, ile czarów tu chłop chował? Nieźle, jakiś czarodziej tu mieszkał, chyba i amulet nawet miał. Także po prostu nie pamiętam, ale poszukamy, zobaczymy, nie? Dobra, i cwaniaki. Wydaje mi się, że Ishtar to by było na tyle. Ostatnia chatka właściwie, no nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj więcej coś mogli znaleźć. Byliśmy w tych małych podziemiach, zebraliśmy tam już co nieco. Tutaj również żeśmy obskrobali teren, żeśmy zebrali co się dało. Wydaje mi się, że wszystko co się dało, to żeśmy zebrali.
Oczywiście Isztar nie jest pilnowany, jak widzicie, już nawet nie stoi tutaj żaden asasyn na wejściu. O, i jeszcze do Isztar oczywiście magiczne tabury. No i kura, siema! Kura nawet wyszła na spacer, nieźle. No i co? Pięknym widokiem na ruiny i księżyc gdzieś w oddali będę się z wami już żegnał. Robinos mówił, łapa w górę, sub dzwonem, komentarz z waszej strony będzie mile widziany. Dzięki wam za dzisiaj, bardzo, bardzo sympatyczne to było. Wspieranko oczywiście też jest taka opcja, więc zachęcam, jeśli byście chcieli mnie wesprzeć. A ja już uciekam, montować dla was ten odcinek, żebyście mogli go obejrzeć w piątujo. No i miłego weekendu, trzymajcie się, na razie, cześć!